Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z kalendarzem adwentowym z Rituals. Mam tutaj jedną z trzech dostępnych w tym roku wersji w sprzedaży, wersję najmniejszą, której koszt to jest 69,50 i w niej, słuchajcie, nie mamy żadnych produktów pełnowymiarowych. Wersja średnia to jest koszt 100 euro i w niej są chyba 4 albo 5 produktów pełnowymiarowych. Natomiast jeśli chodzi o największą wersję, to jest koszt 150 euro i w niej mamy aż, słuchajcie, 12 pełnowymiarowych produktów, czyli połowę kalendarza. Także zastanawiam się jeszcze nad zakupem tego największego, ale zobaczymy. Na razie otworzymy ten i zobaczymy, co znajduje się w jego środku. Także jeśli jesteście zainteresowani zawartości, to zapraszam do oglądania. I tak wygląda cały kalendarz, oczywiście w wersji choinki, ale powyciągamy sobie tutaj te skrzydełka, żeby nam się lepiej otwierało. Także wyciągamy i zaczynamy otwieranie. I numerek jeden mamy, słuchajcie, tutaj. I pod numerkiem jeden oczywiście świeca. Obowiązkowo. Świeca, jest to świeca z kolekcji prywatnej i jest to, kurczę, prześwietla mnie dzisiaj, jest to zapach zamszu waniliowego. Powiem Wam, że pachnie przepięknie, oczywiście już wsadziłam tu palucha, jak widzicie przy wyciąganiu, ale pachnie przepięknie, także myślę, że nawet kupię pełnowymiarowy produkt. Naprawdę jest śliczny zapach. Numerek 2 mamy tutaj i pod numerkiem 2 mamy, słuchajcie, żel pod prysznic. Powiem Wam, że lubię też ten zapach i tutaj mamy oczywiście do spania żel pod prysznic, drzewo sandałowe i lawenda i pojemność 50 ml. I to jest, wiecie, żel w postaci pianki, że wstrząśniecie, leci Wam żel, a później Wam się tworzy pianka, także to jest taki żel pod prysznic. Numerek 3 mamy tu na dole. Pod numerkiem 3 mamy, słuchajcie, czy ja to wyciągnę jedną ręką? Mamy, co my tutaj mamy? Olejek do ciała. Powiem Wam, że lubię tą kolekcję akurat. Także tutaj mamy olejek do ciała w wersji, w pojemności 30 ml. Jest to akurat z tej linii Rituals Ayurveda, więc fajnie. Numer 4 mamy tu na dole. Słuchajcie, ja będę się tak na chwilę zacinać, ale leży mi tutaj malutki i Zeus do niego podchodzi i po prostu muszę co chwilę kontrolować, czy niczego tam nie robi. Pod numerkiem 4, słuchajcie, numer 1 i 4 już mamy kolejną świecę. Też z kolekcji prywatnej i tu jest słodki jaśmin. I ten zapach, powiem Wam, że mi się nie za bardzo podoba. No, ale jakoś damy radę. Numerek 5. Numerek 5 mamy tutaj. Ojejku, a co to? Tu mamy, słuchajcie, saszetkę. Kokos. Mleczny kokos. I tutaj to jest, słuchajcie, chyba saszetka do kąpieli. Tak, tutaj jest saszetka do kąpieli. Jest instrukcja obsługi, wrzucamy do wanny. Jestem tego ciekawa, powiem szczerze, więc myślę, że jak będę w Polsce, to to wypróbuję. Numer 6. Co my tutaj, słuchajcie, mamy na Mikołajki? Pod numerem 6 mamy spray z kolekcji Amsterdam, ale czy ja go wyciągnę? Kurczę, powiem Wam, że jest tak powkładany, że nie umiem tego wyciągnąć. I chyba pójdę po pomocnika, czekajcie. Dobra, mamy paznokciowego pomocnika, także wyciągamy. O, i od razu poszło. I tutaj mamy ten spray, mgiełkę w sumie do ciała. 30 ml. Ja nie wiem, czy ona w tamtym roku też nie była, tak mi się coś wydaje.
numer 7. Numerek 7 mamy tutaj taki dość duży. I pod numerkiem 7 mamy coś dla panów. Czyli chłodzący żel pod prysznic. I jego pojemność to, słuchajcie, 70 ml. Także myślę, że mój mąż się ucieszy. 7. Numerek 8 mamy tutaj. I pod numerkiem 8 mamy, słuchajcie, skrab do ciała, 70 ml i z serii Ritual of Karma. Powiem Wam, że akurat tą serię lubię też, także spoko. Mam jedną serię, której po prostu nie trawię, ale to może później Wam powiem. Numer 9 mamy tutaj i pod numerkiem 9 mamy rozświetlenie. Co to jest? Krem na dzień, anti-age. Tak, oczywiście męczę się, jak mam tutaj pomocnika. I słuchajcie, 10 ml. Numerek 10 mamy tutaj taki maluteńki i pod numerkiem 10 mamy, o, co to? A, mydełko. Także też spoko, zawsze w kalendarzach znajduję mydełko. Także, a czy jeżeli chodzi o te z rituals, to zawsze są, także fajnie. 10, 11, słuchajcie, 11 mamy tutaj. I trzecia świeca do kolekcji. Powiem Wam, że zapach mało wyczuwalny. I tutaj mamy też z kolekcji prywatnej dziki ogród. Także jestem ciekawa, jak będzie pani, jak się odpali. Bo jak na razie to tak za bardzo nic nie czuję, może dlatego, że mam trochę nos zapchany. Ale jak ktoś miał, to dajcie znać. 11, 12 mamy tutaj i słuchajcie, połowa kalendarza. I powiem Wam, że jestem zadowolona. Po 12 mamy rękawice, czyli standardowo, jak to w każdym kalendarzu, rękawiczka musi być. Numer 13 mamy tutaj taki malutki jakiś olejek. Nie. Pod numerem 13 mamy, słuchajcie, żel pod prysznic. I to właśnie jest z tej kolekcji, której ja nie lubię. Ten Ritual of Mehr. Nie pasuje mi gdzieś zapach, no ale może go wykorzystamy. Zobaczymy. I tu jest, słuchajcie, pojemność 30 ml. 14. Boże, gdzie jest 14? Nie widzę. Tu jest podłużna. 14 mamy chusteczki. 10 sztuk. Takie, wiecie, podróżne do torebki, do auta. Powiem Wam, że miałam je w innym już kalendarzu, raczej z wcześniejszych lat i były spoko, a tej jeszcze serii nie wąchałam, nie wiem, także no zobaczymy. 15 mamy tutaj. Powiem Wam, że dość sprawnie nam to idzie. O, proszę. I tu moja wersja, którą lubię, klasyczną, Sakurę. I w niej mamy, słuchajcie, szampon. I pojemność to jest 50 ml. Słuchajcie, dzisiaj to światło, znaczy światło, słońce tak daje, że po prostu całą prześwietla. Ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie za bardzo przeszkadzać. Także mamy tutaj taki szamponik. Mamy objętość i nawilżenie. 16. Gdzie jest tej 16? Tu jest 16. O, proszę. A pod 16, słuchajcie, z tej samej serii mamy odżywkę do włosów i również pojemność 30, nie, przepraszam, 50 ml. Ja się uparłam, to 30 już. 50 ml, także fajnie. Duecik będzie. 17 mamy tutaj. I pod numerkiem 17 mamy jakiś eliksir.
Aha, maska keratynowa do włosów z olejkiem arganowym. Tak wyglądająca. I pojemność to jest 20 ml. Powiem Wam, że chętnie przetestuję. 18, tak mam tutaj wszystko na boku ułożone. 18 jest tutaj malutka, pewnie kolejna świeca. Tak, czwarta świeca, słuchajcie. I tym razem mamy bursztynową. Ojejku, powiem Wam, że mega mocny zapach tej świecy. No, powiem Wam, że ona jest taka bardziej męska. Także kolejny nowy, mocny zapach. Także mam tutaj już swoich dwóch faworytów, jeśli chodzi o ten zapach, o ten kalendarz i zapachy. 19 mamy tu dość duże i tutaj już jest, widzę, coś dla panów. I jest to, słuchajcie, żel. Może nie wyciągnę tego. No, patrzcie. I jest tutaj, słuchajcie, żel pod prysznic, pojemność 50 ml. Także mój mąż chociaż ma dwie rzeczy z tego kalendarza. Numer 20, zbliżamy się już, słuchajcie, do końca. Pod numerkiem 20 mamy, co to jest? Balsam do rąk, słuchajcie. Relaksujący balsam do rąk, akurat z tej spoko serii, więc luz, 40 ml. 21 obok. I po 21 mamy krem do ciała z tej serii, z której nie lubię. 70 ml. Może się do tej serii przekonam, zobaczymy, ale jak na razie, no tak średnio. 22 mamy tutaj i słuchaj, mamy 3 okienka obok siebie, 22 jest podłużne. Jakaś mgiełka tutaj widzę jest, muszę, słuchajcie, sobie dopomóc. O, tu jest jakaś, słuchajcie, mgiełka. Tu jest dokładnie spray z linii Sakura. Mleczny, ryżowe mleko i kwiat. I kwiat czereśni. Także chętnie powiem Wam, że przetestuję. Pojemność to jest, jaka tu jest, słuchajcie, pojemność 20 ml. 23. Słuchajcie, coraz bardziej mnie prześwietla, pomimo tego, że mamy tutaj, mam zasunięte rolety, to jest masakra dzisiaj. Po 23 mamy, słuchajcie, maseczkę ze szpatułką. Także taka maseczka i pojemność 10 gram. I pod numerkiem 24, ej, słuchajcie, 24 najmniejsze okienko, no nie strzymie. Pod numerkiem 24. Co my tutaj, słuchajcie, mamy? Okej, to już wszystko wiem. To jest olejek do ciała. On, nie wiem, czy nie był nawet teraz w tej letniej wersji kalendarza. I to jest właśnie z tej serii, której... Nie, to tą serię jeszcze w miarę lubię. Wiem, że to jest ta seria, której ja nie lubię, ale to jest ta seria, którą lubię, więc spoko. I tu jest 30 ml, także połyskujący olejek do ciała. I kochani, kalendarz otwarty. I tak wygląda cała zawartość kalendarza. Powiem Wam szczerze, że jestem z niego zadowolona. Nie ma praktycznie wcale zapchaj dziur. Oczywiście zamiast rękawiczki mogliby dać jakiś żel pod prysznic albo mgiełkę zapachową. No ale da się to przeżyć. Lepsza rękawiczka może niż pilniczek. Nie wiem. Mam tutaj też swoich dwóch faworytów, jeśli chodzi o świeczki, czyli te dwa zapachy. Fajnie, że znalazły się też produkty dla panów. Także kalendarz uważam za naprawdę fajny. No i dajcie znać, co Wy o nim myślicie.
Tak, mój mały też jest z niego zadowolony. Także mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!